Niestety nie mam wyboru, muszę okraść mojego przyjaciela w Minecraft. Siema witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy tradycyjnie napaliony, wy tylko jak widzicie jestem w troszkę innym stroju, ponieważ dzisiaj zupełnie inny plan na odcinek. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj będziemy kraść z tego powodu, że tak się okazało, że Dave ma jedną rzecz, która jest mi potrzebna i jest to Venominium, ale nie mogę mu powiedzieć, co to jest, więc mamy dwie opcje. Albo totalnie olać to, co mamy, czyli cały przepis na Venomix, albo okraść go i liczyć na to, że po prostu nie zauważy. Mam nadzieję, że tak też będzie, więc dzisiaj mam taki plan. Jak widzicie, jestem na wyspie mojego klona. Tam jak widzicie moje... O kurczę, Jezu, już się wystraszyłem, że zginę. Tam jak widzicie, moja wyspa już troszeczkę się pozmieniała, ale to jeszcze spokojnie, to wam zaraz z moim klonem pokażemy, prawda, jak to wszystko aktualnie wygląda, jak to wszystko się prezentuje. Ale zanim pójdę do klona, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pod ostatnim odcinkiem, w sensie ogólnie ostatnio na odcinkach bardzo fajnie wam wychodzą łapki w górę. Ostatnio nawet dobiliśmy 5000 łapek w górę, więc to jest naprawdę mega dużo. Pod którymś tam z odcinków, ja w ogóle nie wiedziałem, że tak wam leci to niesamowicie, więc jesteście mega dobrzy w te klocki. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, jeżeli będzie dużo, no to prawda wleci kolejny odcinek, gdzie będziemy ninjami i będziemy okradać kogo? Kogo możemy okraść? Milki może okradniemy, co? Nie wiem, zobaczymy co będziemy robić. W każdym razie, ja taki sam strój jak ja wam dałem mojemu klonowi, jest mega ciekaw jak on w tym wygląda. Z tym, że ja mam okularki, a on ma jeszcze taką inną maskę dostał. No ja po prostu muszę mieć okularki, bo jestem, no jestem szefem operacji całej, więc ja muszę mieć oksy. Ale on nie musi, więc on nie ma. W każdym razie, zanim pójdę jeszcze do niego, bo tak kurczę żebram o te łapki i tak wszystko ciągle zapominam o wszystkim, a trzeba o wszystkim powiedzieć, to koniecznie wbijcie na mojego Twitcha. Tam sobie streamuję, prawda, prawie codziennie, w sensie rano, czasami wieczorem, więc różnie to jest. Akurat dzisiaj jak oglądacie ten film, prawdopodobnie jest stream wieczorem, więc warto wbić, po prostu link jest w opisie i tam zachęcam, gramy sobie w różne gierki, League of Legends, Wiedźmin, prawda, i w różne inne gierki będziemy sobie grali jeszcze, więc zachęcam bardzo serdecznie. Dobra, uwaga, schodzę sobie tutaj na dół, idę do mojego klona, zobaczymy jak on w tym wygląda. Halo klon, jesteś tu gdzieś? Czekajcie, może jest u siebie na tym. Halo klon, a nie, no tu, czekajcie, może tu u krówki Mai jest? Nie, krowa Maja żyje. Dobra, musimy zejść na dół, chyba będzie na dole, mam nadzieję przynajmniej. No nie w kopalni, raczej tylko tu. Halo klon, o! Witaj przyjacielu, oczekiwałem na ciebie. Jak ty wyglądasz? Ja nie mam... No to, ty wcale lepiej nie wyglądasz, trzymasz... No ja mam oksy, jak tam twoja maska? Czekaj, załóż maskę, gdzie masz maskę? Nie, ja sorry, nie zakładam, bo ja mnie nic nie widzę. Nie, no daj, proszę, pokaż. No, nie. Pokaż jak to wygląda. Pokaż. A? Nic nie widzę. Fajna maska, jesteś inkognito, widać tylko uśmiech. Szeroki od ucha do ucha. Dobra, bo ty nie wiesz o co chodzi w... Stary, gdzie jestem? Nie kłam, patrz pod siebie. Nie przed siebie, tylko pod siebie, wtedy będziesz widział, gdzie idziesz. Znaczy nie, głowę musisz mieć prosto i patrzeć tak oczami w dół. Wiesz o co chodzi. Okej. Jesteś krótkowzroczny, ale za to skupisz się na tym, co najważniejsze. Dobra, słuchaj mnie, ściągnij tą maskę na razie. Teraz ci jest niepotrzebna. Mówiłem ci. Dobra, słuchaj, w każdym razie, dzisiaj mamy mega trudny plan, mega trudny challenge, w ogóle to, co zaraz się będzie działo, to jest nienormalne. Musimy okraść Dave'a, wiesz o tym? Nie wiem, ale już wiem. No widzisz, ale nawet się nie spytasz, dlaczego takie to jest dla ciebie. Aha, dla ciebie to jest takie normalne, czyli ty tak okradasz sobie wszystkich po kolei i nie masz z tym problemu. Podejrzewam po prostu. Co podejrzewasz? No to słucham, co tam podejrzewasz? On ma ten, to Venomix. Venominium, a my potrzebujemy go do zrobienia Venomixu, ponieważ już mamy wszystko, tylko nie mamy Venomixu, więc to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Chodź, znaczy nie mamy Venominium. Co mówisz? Kiedy wszystko zebrałeś? No, pograłem sobie poza live'ami, znaczy poza live'ami, Boże, poza odcinkami i pozbierałem wszystko. Tam nie było, te reszta rzeczy jest bardzo prosta do zdobycia, tylko ten Venominium był trudny. Ja w ogóle nie wiedziałem, skąd go mam wziąć i dopiero widzowie w komentarzu, kochani widzowie, prawda? Dziękuję wam bardzo za to, że napisaliście w komentarzu, gdzie to jest, bo gdyby nie, to by nie wiedział. Co mówisz? Dobra, a róże skąd masz? No, a róża to mi, ja ją kiedyś znalazłem nasiona i zasadziłem u siebie na chacie w starym Palionowie i sobie przypomniałem o tym wczoraj i tam poszedłem i ona tam była, stary, faktycznie. Dobra, czekaj, chodź, idzie. Nie uschło, nie? Nie, nie uschło mi, bo ona była w specjalnym takim inkubatorze zamknięta. Chodź, płyniemy na moją wyspę. Wsiadasz ze mną, czy chcesz się osobno? O kurczę, dwa ninja w jednym, dobra. Lecimy oprowadzić ludzi po tym, co się wydarzyło u mnie na wyspie, bo się wydarzyło dosyć sporo. Zupełnie ta wyspa zmieniła teraz swój wygląd, znaczy, może nie zupełnie, ale jak widzicie, jest różnica. U klona są wszystkie lampki takie żółte, widzicie o co chodzi, nie? A u mnie są wszystkie niebieskie. I to w ogóle, widzisz to?
Jak to w ogóle zmienia wygląd? Jak to wygląda, no. Że moja jest ta, moje są takie bardziej, tak, niby z tego samego drewna, ale moja wyspa wygląda na taką bardziej wpadającą właśnie w fiolet czy coś takiego, taki zimny kolor, a twoja jest taka o wiele jaśniejsza, ale tam też wiele jest, wiele więcej jest tych świateł, mam wrażenie, niż u mnie. Tak, to jest dużo więcej. No, ale zawsze coś. No i tu piękny port, prawda, tu jest pięknie wszystko wybudowane. Oczywiście, no nie budowałem tego sam, no klon mi pomógł. Tu, prawda, krowa ciągle czuwa nad tym, co tu się dzieje. Tak, ona tu jest ten, ona opłaty pobiera. Opłaty za pobiera, dokładnie. No i tu mamy pięknie, prawda, ale tam zaraz. Najpierw jeszcze ta wieża. Tu można sobie, prawda, pięknie wyjść do tej wieży, takim wyjściem, tu. Ale patrz, ale tu można, tu też z dołu też można wejść, tu tak o. Jak, zależy jak to ma bliżej, wiesz o co chodzi, gdzie ty jesteś? A tu co tu będzie? A tu postanowiłem, że zrobię spiżarnię, tylko tu jest strasznie ciemno i tu nic nie widać. Nawet jak mam okulary założone. O! Widzisz, rzuć mi jedną pochodnię. O, danke schön. Jak to się mówi, dzięki wielkie. No i tu, nie wiem w sumie co tu. No, fajnie. Co tu będzie, może zejście do lochów czy coś? Nie, ja tego nie widziałem, no możemy zrobić. No. No i tam i jest, prawda, wieża na górze. A czekaj, ja chcę iść pokazać po prostu widok z wieży na twoją, prawda, wioskę, bo... Znaczy, usiadłeś. Twoją wyspę, bo moim zdaniem te wyspy wyszły mega, mega super, naprawdę. Są mega dobre są. No i tu mamy, prawda, taki widoczek tam na całą wyspę, prawda, klona z tym, że można sobie większe ustawienia graficzne dać, wtedy będzie widać więcej, aczkolwiek... Widać i tak mało. Dobra, ty byłeś ze mną na górze? Nie, na dole jesteś. O kurde. Gdzie ty jesteś? Czekaj, stary. Ale gdzie ty jesteś? No już jestem na górze. No ale... Co? To jak ja tam byłem, a ciebie tam nie było. Ja jestem na dole już, chodź na dół. To zobacz jeszcze raz. Co? Ale... No, patrz, schodzę teraz. Z góry. No dobra, no ale dlaczego byłeś na górze? Jak ja schodzę już na dół, mówię, żebyś szedł za mną. Zostałem na górze, dobra, nieważne. Dobra. Chciałem się jeszcze podelektować widokiem, dobra, chodź. I tu, o nie, pochodnia mi wypadła z ręki, czekaj. Dobra, i tu mam coś ci do pokazania, stary, ponieważ to jest... tu się odbędzie nasz, prawda, proces kradnięcia. Bo tego ci nie pokazywałem jeszcze, a patrz, co tutaj mamy. Mamy piękne tory, które prowadzą nas bezpośrednio, wiesz gdzie? Czekaj, daj mi zgadnąć. Do mnie. Nie, do Palionowa. Bo tam musimy okraść Dave'a, więc wylecimy w moim domku, to jest mega dobry plan. Zobaczysz, jak to jest tam w ogóle zamaskowane, to jest perfekcyjnie zamaskowane. Ale no, teraz bardzo ważna sprawa do ciebie. Czy masz to, o co cię poprosiłem? Masz wagoniki dwa? Mam dwa wagoniki. No to masz całe szczęście, kurczę, że dopilnowałeś tego. Dobra, chcesz jechać pierwszy? Nie, ja jadę pierwszy, dobra. Nie, no, jest ty pierwszy, bo jak coś się stanie, to tobie. Dobra, to dawaj za mną. Co? Wybiegniesz tam? Nie wiem, dobra. Czekaj. Ja nawet nie mogę zatrzymać tego pociągu. Zrób sobie szybko. Biegnie tam. O nie. Najgorzej. A wiesz, czemu tak się stało? Bo za najpierw klikniłeś przycisk, a później chciałeś wsiąść. Nie. Ty klikłeś przycisk i on jeszcze chwilę działa, zanim się... A, i sobie postawiłeś swoją tom. No dobra, trudno, widzimy się z tobą na miejscu. W każdym razie, słuchaj, ja w tym czasie, podczas kiedy jedziemy, muszę się zająć... Teraz się nie słyszę chwilowo. Muszę zrobić coś innego. Muszę się przygotować odpowiednio do odpowiedniego napadu. I nie mogę być w czapce, nie mogę być też bez czapki. Trzeba odpowiednio założyć, prawda, stylizację do odpowiedniego, prawda, ma się rozumieć, napadu. Więc robimy, prawda, napad na to, co jest od Dave'a, więc musimy być odpowiednio przygotowani. Więc mamy, prawda, kominiarkę i tu, prawda, okulary. Czemu nie? Czemu nie założyć okularów do kominiarki, co? Czemu nie? Czemu miałoby to, prawda, nie działać? Czekajcie, bo mi tutaj coś tak średnio chcą wejść te okulary. O! No idzie to, kurczę, w okulary kominiara. Widzieliście kiedyś kogoś, kto by tak robił streama? Ja nie widziałem, dobra. Jestem przygotowany, ty tam za mną pewnie biegniesz. Ja już dojeżdżam do miejsca prawie, powiem ci. Ja już jestem prawie na miejscu. Jak ci idzie to, co? Bo ja jestem przygotowany odpowiednio do napadu. A czemu sobie nie zrobiłeś nowego wagona? Tak, nowej łódki. Nowej łódki, nowego wagona. Chciałeś powiedzieć nowej łódki. No, przez chwilę tak. O nie, zaparowują mi okulary, jak sobie dmuchnę mocniej. Najgorzej, dobra, jestem na górze. Problem jest taki, że jeden wagon do ciebie wraca, wiesz?
Montinie. Musisz być gotowy na przyjęcie go. Czekaj, ja ściągnę jednak te okulary. Jednak to był zły pomysł, żeby mieć okulary równocześnie. Ale ja tu czekam na ciebie. Trzeba mieć cięcie, zanim na mnie się doczekasz. A co, a ty tak daleko jesteś? No, dobra, to robię cięcie, wracamy zaraz, jak będzie, prawda, klon tutaj. Dobra, klon, jesteś już, pora rozpocząć, prawda, napad. Napad musi zostać rozpoczęty w tym momencie. Patrz, jak to jest zamaskowane pięknie, otwierasz napad, te drzwi i teraz... Dobra, czekaj, zanim przejdziemy tam, ty zgadnij, gdzie my wyjdziemy, jak ja tutaj przejdziemy przez te drzwi, co? Zgaduj. Jezu, no ale to nie jest zbyt trudne. No jak to nie jest zbyt trudne? No to dawaj, udowodnij, że wiesz, gdzie to jest. W swoim domku pewnie. Kurde, dobry jesteś zawodnik. Dobra, chodź. Chodź tutaj, przejdź za obraz i zobacz, gdzie jesteśmy. Jak to jest pięknie pięknie ukryte. O. Nie zamykaj, nie zamykaj, bo będziemy tędy uciekać z powrotem. Mam nadzieję, że masz jedną ze sobą wózek. Dobra, chodź, szybki napad. Ja z tego, co słyszałem, to ma być dziś u Dave'a, że Dave ma jakieś laboratorium, więc musimy lecieć do niego na Havirę. Na szczęście mam... Nie ma go na serwerze. Co? Nie ma go na serwerze. Dobra. Liście z drzewa w dna dziewczyny... DNA dziewczyny? Jak to jest napisane w ogóle beznadziejnie? Dobra. Przeszukaj skrzynki. Szukaj Venominium. Szukaj czegoś, co nazywa się Venominium. Dobra. Bo tu trzeba to gdzieś znaleźć. Ale szukaj... Albo nie, trzeba znaleźć jakieś laboratorium. Bo ponoć w laboratorium to jest. Więc trzeba znaleźć laboratorium. Venominium. Musi być jakiś podejrzany przedmiot. Nie ma. Czyli gdzieś musi być ukryte, szukaj jakichś guzików. Bo to raczej nie będzie tak na widoku. To trafna sugestia, no. Venominium. Tu jest jakieś laboratorium, bo masz, widzisz to, nie? Tak. W tym nic nie ma. Ej, patrz, co tu jest! Co? Płomienny proszek, tak jakby coś tu było robione. Kurde, może to Venominium było robione? Nie wiem. Co? Ja maski nie ubrałem. No widzisz, no to teraz módl się o to, żeby tutaj nie było żadnych kamer, bo jak się okaże, że tu jakaś kamera była, to jest po nas. Dobra, czekaj. Nie wiem, ty, a tam jest jakiś budynek. Chodź, sprawdzimy go. Bo widziałem, chodź, tutaj, bo widziałem go już od jakiegoś czasu na Palionowie, a nie wiedziałem, co to jest. I może to jest to coś, o co chodzi. Widzisz tutaj ten. Pralnia. Nie, ten dalej. Pralnia tu jest napisane, ale czekaj, mogę zobaczyć, może, najciemniej jest pod latarnią, stary. Mówisz, że w pralni by coś takiego mogło być? O kurczę, postawiłem pochodnie. Nie, dobra, a tu? Nie, dobra. Chyba nie, ale patrz, to wygląda podejrzanie. Czekaj, czy to wygląda jak laboratorium? Ej, no trochę tak, stary, wygląda to jak laboratorium. Podsadzę cię, wskakuj. Nie no, chodź, a możemy wejść przez drzwi normalnie? A, dobra, to było od razu. Jakoś specjalnie chronione nie jest. Dobra, stary, szukaj Venominium. Ej, tu jest coś rozlane, widzisz to? Nie. Co? Tu jest coś rozlane. Jest jakaś strzykawka. Dobra. O. Co? Czujesz? Nie, ja nic nie czuję. Mam maskę. Nie chcę z tej butelki. Nie no, ja nic nie czuję, stary, mam maskę na głowie. No stary, nie żartuj sobie. No a co ty czujesz? No dobra, nie będę mówił tutaj. Czekaj, tu jest jakaś skrzynka. Ale nic nie... Ej! Kurde, wariacie. Mnie wpychasz tam do środka. Nie ma takich butów. Dobra, czekaj, tu coś jest. Tu w tej skrzynce jest... Ej, tu są w ogóle jakieś książki. Widzisz to, co jest na komputerze? Zobacz. Sublime Text. Ktoś tu pisał stronę internetową. Czekaj, tu są książki jakieś, czekaj. Ultranium, Tominium, książka z piórem, Bellunium, Vitonium, Extranium, Radiatium, Chitauri i Torpanium. Stary, ale dziwne nazwy, jakieś nie wiadomo czego to jest. To jest tablica AI. Stary, to chyba nie było zbyt trudne. O, stary, mamy Venominium. Ale tak bierzemy po prostu? No tak, no a co? Czekaj. Dobra, to czekaj, nie. Mam Venominium, stary. Co się boisz? Uciekaj z turnu, nie wiem, jakaś... Aha, kurczę, no w sumie racja, może być jakiś. Dobra, zamykamy. I chodź, szybko, dobra, będziemy się nad tym zastanawiać później. Bierzemy to do ciebie, szybko. I zwiewamy do mnie, bo trzeba szybko zwiewać stąd tym wózkiem. Masz wózek? Nie wiem, muszę sprawdzić w ekwipunku, bo teraz nie widzę. Dobra, no ale to... O, ja mam swój. Zamykaj.
Dobra, to ja też swój będę miał. Dobra, no to dawaj, ja już jadę. O kurde, zadało mi obrażenia coś, ale dobra, to chyba ten, dobra. Już mogę ściągnąć tą maskę, czekaj, bo cię nie słyszę. O Jezu, jak w tym duszno. Dobra, czekaj, zakładam sobie czapkę normalnie, tak jak miało być na samym początku. Dobra, stary, mamy Venominium. Czyli mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby stworzyć Venomix. Co oznacza, stary, że już jesteśmy blisko tego, żeby osiągnąć nasz upragniony, prawda, jak to się nazywa, sukces, jak, że tak to ujmę. Czekaj, bo tutaj mnie denerwują. Nie wiem jak to... Dobra, ściszam lekko dźwięki Minecrafta, bo te tory są strasznie głośne. Jedziesz za mną? Tak, jadę. A znasz proporcje? No, wiesz co, wydaje mi się, że wszystko co mamy, to jest po prostu w odpowiednich proporcjach, wystarczy to wszystko wrzucić w jedno miejsce. Aha, więc tym... jeden do jednego wszystko wrzucasz. No, że wszystko do jednego gara, że tak ujmę, wrzucimy, nie? Tak mi się wydaje, że to jest najlepszy sposób, żeby coś takiego zrobić. W każdym razie, to zrobimy już, prawda, na następnym odcinku, ponieważ sukces jest. Ja już nie będę, kurde, bo ta podróż będzie strasznie długa, więc w tym momencie żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mamy Venominium, mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, więc... nic, tylko stworzyć Venomix i sprawić, żeby wszyscy na tym palionowie byli tak samo silni. Trzymajcie się, na razie, pa pa!